Dzień dobry. Dzień czwarty rozpoczęty i jedziemy w stronę poszukiwania mszy, a później może pójdziemy na Anioł Pański. Kuba musiał zakupić w tej chwili maseczki. Bo Kuba zużywa tak mniej więcej 3-4 maseczki dziennie. Wszystkie rozrywa, więc dlatego musieliśmy kupić. Tutaj przyjechaliśmy metrem, niedaleko, w okolice Watykanu tak naprawdę. I natrafiliśmy od razu na jakiś targ. Zobaczymy. Ile tych maseczek tam masz? Dużo właśnie. Gdzie, i ile kosztowało? Euro 50. Euro 50 za 10 maseczek około. Zobaczymy tylko jak, w jakiej będą jakości. Wtedy będziemy mogli ocenić. Nie chronią mnie przed COVID-em, tylko dostanę od nich COVID-a. Oby nie, oby nie. Był plan, żeby może iść na plac Świętego Piotra na mszę, która była o godzinie 10, ale do bazyliki jest ograniczona ilość miejsc. Ludzie tam pewnie stoją od wczesnego rana. Dlatego idziemy do byle jakiego kościoła. Do byle kościoła, a potem idzie na Anioł Pański. Zaśpiewaj no. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli, jak żywi, i tak dalej. It's easy to remember where I started. Doors it opened up, a place I long to find. My fear and money. To jest stacja benzynowa na środku ulicy. Po prostu jest sobie droga i tak podjeżdżamy, zjeżdżając sobie z pasa bezpośrednio do stacji benzynowej. My, tak jak już mówiłem wcześniej, byliśmy teraz na mszy i teraz idziemy około 2 km do Watykanu. O 12 ma być Anioł Pański, który będzie prowadzony przez papieża. Może się uda go zobaczyć. Wczoraj w sobotę na większości atrakcji tak naprawdę widzieliśmy, że no jest problem, jest różnica między tym, co jest w tygodniu, a co jest w weekend. Rację. No przechodzenie przez jezdnię tutaj jest naprawdę szalone. Kubuś, dostaliśmy. Ale tam lepiej chyba widać. Cześć. Przejście bezpieczeństwa, niby bramki jak na lotnisku. No ale nie sprawdzali nas. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi jest. No więcej niż 5. Myślisz, że co? Myślę, że nie więcej. No więcej niż 5 tysięcy? Jak na Unię wchodzi 3 czasem? No, to taki lodowisko. No i ponad 10 na pewno. Wasia, ile jest ludzi? Ja 20 ustawiam. Jak wejdą? 7? 13. 13 dni. No i tak się nie dowiemy, więc możemy sobie ale tak strzelać. No, certamente, non è questa la sua intenzione. Egli vuole farci capire che tutto in questo mondo prima o poi passa. Po Anioł Pański z papieżem chodzimy sobie tutaj po Watykanie, po ulicach placu Świętego Piotra za jakimiś pamiątkami. I tak stwierdziliśmy, że może nie są jakoś bardzo drogie, ale ich jakość jest typowo chińska. W Meksyku, jak byliśmy ostatnio, to jakościowo te rzeczy były lepsze. Jest na naprawdę bardzo dużo Polaków. Papież też pozdrowił polskich pielgrzymów. Jak już skończymy obchodzić wszelakie suweniry, to pójdziemy pewnie coś zjeść. Młody zakupił bransoletkę. I ceny schodzą w dół. Ceny schodzą w dół? Co to znaczy? Tam były takie liczki za 16, a tu już są za 8,50. Tam były za 16. O, tam, no, pomimo. Słuchajcie, w końcu nas dopadł deszcz. Poszliśmy do zamku Świętego Anioła, który zresztą jest tam
nade mną, o tutaj. No ale niestety deszcz trochę nas stąd przegania, są super widoki, ale jak na nie patrzeć, skoro leje. Konkretnie leje, co zresztą chyba widać tam za mną, że ludzie poubierani. Tutaj jest Kubuś. Niestety, ale tak to tutaj dzisiaj wygląda. No, prognoza pogody była taka, że będzie padać cały czas. Cały nasz wyjazd. Pierwsze 3 dni były super. Dzisiaj w sumie też się spoko zaczęło, ale ostatecznie deszcz nas złapał. Dobrze, nie zlało nas podczas wizyty na Anioł Pański z papieżem. Byliśmy na obiadku w Osteria del Gallo, Gallo po hiszpańsku, czyli kogut. Było bardzo smacznie, nie za drogo. Jeden z lepszych makaronów z frutti di mare z owocami morza, który jadłem. Bardzo miła obsługa, więc myślę, że możemy polecić i jak najbardziej byśmy byli chętni na wizytę tutaj raz jeszcze. Niestety pogoda się nie poprawiła, wciąż pada. Uwaga, uwaga! Więc zobaczymy, co będziemy jeszcze dzisiaj robić. Lekki spacerek. Kubuś, pojedzone? Na 85%. Ale smacznie było? Bardzo. Oli? Co? Wander? Co? No pojedzone czy nie? Tak, dobra. A więc wszyscy zadowoleni. Nie, nie trzeba chyba kupować. 4 pasty, 1 pizza, 2 czarne kawy, 2 cappuccino, 2 razy tiramisu i ciasto czekoladowe. 84 euro. Więc wydaje się, że w porządku. 84, dobrze pamiętam? Tak, 84. 8. Jesteśmy pod Panteonem. Kuba myślał, że znajduje się jednak w Grecji. Ale jest jednak tutaj. Dzisiaj nas nie wpuszczą niestety, bo trzeba mieć rezerwację. Tak to jest od poniedziałku do piątku za darmo, więc przyjdziemy sobie po prostu jutro albo we wtorek. Ale kolejka nie była tak wielka. No niestety wciąż pada. Pogoda nam dzisiaj nie dopisała, ale nie ma tragedii, bo da się chodzić pomimo tego, ale to też dlatego w tej chwili już używamy tylko telefonów. A to jest ukradzione z Grecji? Nie! Taki piękny koniec dnia. Idziemy. Nie nagrywasz z Starym Miastem. Nie nagrywam z tą włosy. Idziemy sobie Starym Miastem. Widzicie moje włosy? Pewnie nie, bo jest tak ciemno, ale przemoczeni, zmarznięci. Mimo tych pięknych widoków dookoła, jakieś 1,5 kilometra do celu. 500 metrów do metra, który jedzie naokoło, więc pytanie, czy w ogóle nam się opłaca z niego korzystać. No, co zrobić? Będzie to będzie. Taka atrakcja. Żonka trochę smutna. No ale przeżyjemy. Doświadczenie plus jeden. Słuchajcie, sukces. Dobiegliśmy do metra. Cali mokrzy. Przemoczeni. Za 2 minuty przyjeżdża. Tylko 10 minut szybciej. Tak jeszcze wyjdziemy, że będzie lało. No, ale co zrobić?
Takie życie podróżnika, raz jest mokrym, raz suchym, raz się człowiek poci. Raz szczęśliwy, raz smutny. Nie ma co. Byle do przodu. Radość! Radość, Joli! Mamy to, radość! Siadamy! Nie pada! Jopy, jopy, jo! Grazie, ciao! A więc słuchajcie, skończyliśmy tam, gdzie zawsze, w McDonaldzie na wynos, ja się poświęciłem, więc tu mam torby i lecę na drugą stronę, lecę przede wszystkim szukać naszego miejsca. Znaczy tam, gdzie mieszkamy, bo nie wiem za bardzo gdzie to, ale na dzisiaj to by było wszystko. Myślę, że wystarczająco dużo wam dzisiaj pokazałem. Trzymajcie się. Tak wygląda nasza suszarnia. Mokre kurtki. Buty. Już idziemy. Farelki wszędzie. Buty, spodnie. Jeden golas. Drugi półgolas. No i oczywiście... prezencik. Dziękujemy za... O, statusia! Za statusia! Brawo, brawo, brawo! I came from the mud. There's dirt on my...